Najwyżej nas spiszą. O! Mam nadzieję, że nie ma tam bakterii coli. Znajdujemy się przy opuszczonej willi, w której kręcono m.in. Big Brother czy Top Model. Niegdyś to miejsce tętniło życiem, dziś jest to wielka ruina. Dlaczego? Zaraz się dowiecie. Hejka, dzisiaj nagrywamy opuszczoną willę Big Brothera i Top Model. Zapraszamy do oglądania. Co najciekawszym punktem naszej podróży będzie opuszczona willa, także zbierzamy ku niej. Natomiast ciężko było się zatrzymać na chwilę koło tych pięknych stawów. Jesteśmy już przed budynkiem. Bardzo przykro się na to patrzy, że jest całe zrujnowane, bo tak naprawdę jeszcze w 2019 roku kręcono tutaj Big Brothera, więc było to całkiem niedawno. Natomiast jak na razie to widzę, z tego budynku jest wszystko wzięte. Nawet ściany są porozwalane. Słyszałam, nie wiem czy jest to do końca prawdą, że prawdopodobnie ona ogólnie została zbudowana nielegalnie, więc też... Tak, że to jest samowola budowlana, więc... Tak, więc raczej nie ma możliwości, aby to wykupić i odnowić. Mi się wydaje, że ja widziałam odcinek, jak oni właśnie tutaj przechodzili na wybiegu. Bardzo prawdopodobnie... Ej, ja wiem! Oni przechodzili na wybiegu tutaj. Tak, tędy. Tak. I oni muszą się poczuć jak papa. I to było cielno. Jak wyobraźcie sobie, rozbiegasz się i wskakujesz tam. Ja też ktoś jak widzę, co jest w tej wodzie, to mam takie... Miejmy nadzieję, że nie ma tam bakterii coli. Wejdziemy sobie teraz do środka. Ale ładny stół. Idealna beer ponga i różne imprezy. Ale w Big Brotherze na pewno tak byście zrobili. Ale ekstra. Mega. Ale naprawdę to jest... Myślę, że marmur to może tak, być. Tak, ja tak myślę. Ale to wygląda jakby ten budynek był w stanie surowym. Tak, co oznacza tak. Myślę, że tutaj tyle produkcji miało miejsce, więc jest to raczej niemożliwe, że w takim stanie ten budynek był od początku. Idziemy teraz w głąb. Tutaj... Zajebista ściana. Zobaczcie, jak super to wygląda. To są kamienie takie... poprzecinane. Super to wygląda, no. Widać wnętrze, ale to ktoś ma sobie. Ale najgorsze jest to, że widać, że ten jego budynek sam się nie rozsypuje, tak. Tylko ktoś... Widać, że to jest nowe, nie? Widać, tak. Że to jest... celowy zamiar człowieka. Papier wewnętrzny. O, pamiętam. O Jezus Maria, tutaj jest lustro i ty się odbiłaś w tym lustrze, ja się wystraszyłam, że ktoś za to stoi. Ale jest w ogóle moje marzenie, to jest taki basen. Drzwi. O, takie lustrzane. Fajne. O, i tutaj był pewnie bar. To była strefa taka, wiecie, imprezowa. Ja sobie myślę tylko, że jakbym miała mieszkać w takim domu, to ciężko by było to sprzątać. Wiesz, to kolega, tutaj jakbym mieszkała w takim domu, to byłoby cię stać na panią sprzątającą. O! Trawa na dachu, taki zabieg jest na mnie pięknie wygląda. Jeżeli się o to dba, bo ja tutaj. Jezus Maria, tam coś się urywało z dachu. Myślałam, że jakiś wielki tak będzie. Było wyjście też. Czyli tutaj pewnie też był jakiś taki mini taras. Ciekawość wygrała i postanowiłyśmy wejść też na dach. Patrzcie się, jaki widok stał. To jest niesamowite. Wszystko tu widać. Po chwili wróciłyśmy do budynku i ujrzałyśmy coś, co nas zaskoczyło. Były garaże. I tymi garażami możemy wyjść jakby tutaj od frontu. Widzicie? I busik. Mieli tutaj te pomieszczenia też, gdzie oni tak mówili, nie? W sensie było nagrywane później, jak oni komentowali to. A, wiem! Ciekawe, które z tych pomieszczeń tu? Właśnie. Tutaj... Tu musiała być taka garderoba. Tak, też mi się wydaje. Jakieś sprzęt, o, jakieś oświetlenia są. Ale tak szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że nie do końca to zostało rozkradzione przez, wiecie, ludzi z zewnątrz, tylko po prostu ktoś to rozebrał. Po prostu po tym, jak zaprzestali nagrywania tych swoich programów, zabrali ze sobą te wszystkie swoje rzeczy, tak? Bo raczej oni musieli wyposażać ten budynek do każdego programu tam jakoś inaczej, czy to Top Model, czy Big Brother, czy te seriale. I po prostu po zakończonej realizacji wszystko ze sobą wzięli i pewnie wykorzystują to teraz w innych produkcjach, w innych miejscach. O, ale schody są jeszcze, jakbyśmy je umyły, to całkiem ładnie się wciąż prezentują. Ale nawet zobaczcie, nam została zmienna ta, balsterowa strada. I tu był taki widok na dół, o matko. No super to musieli mieć. Przepięknie to wyglądało. Jakby to musiało być żerandole, jak już sobie pobawiam. Ale ktoś miał plus, ja nie mogę. O nie, zepsuli to tą graffiti oczywiście.
Wyobrażacie sobie budzić się tutaj codziennie rano, pić sobie kawkę? No nie? Ale co jest spoko przemyślane, że nie zrobili tego basenu zaraz pod balkonem, bo znając różne osoby, próbowałoby skakać, a pewnie też bym mogła. Że szkoda, że nie zrobili, bo bym sobie skakała wtedy tutaj. Ja też bym tak zrobiła, ale wiem, że jest to niebezpieczne, więc gdzieś tam... Ale tam też by się dało. Osoby, które miały tutaj sypialnię, zdecydowanie miały najlepsze miejsce w tej willi. Przypuszczam, że to pewnie była łazienka i garderoba. Prywatne, no ile tego pokoju? No, o! Z lustro czy przejście? Przejście chyba. Proszę, jak to łatwiej zrobili. Przejdziemy sobie tędy. Ty, to chyba była kolejna łazienka, po prostu do jakiegoś innego pokoju, nie? Pokoju. Czyli każdy pokój miał swoją łazienkę. Ekstra. I tu była na pewno garderoba. Na 100%. Ale tutaj już widok nie jest tak super jak tamten. Chociaż pewnie jak ten dach był zadbany, to ta trawa też ładnie wyglądała. Tak. To było wrażenie. O Jezu, zapomniałam. Ale nie ma tych pomieszczeń tak dużo. W sensie one są duże, ale nie ma ich dużo, tak, nie? No. Są tu dwa pokoje, ewidentnie widać. Są duże. I tyle w sumie. Ale spoko, bo jakby ja faktycznie myślałam, że jest to zmiana, nie? Będą prowadziły, wiesz, na górę. W sensie nie na górę, tylko na dach, jak mówiłaś. I to jest taki niespodziewany zabieg z ich strony. Ale tutaj się leci taką stęplizną, nie? Czujesz? Popatrz. Tutaj cały czas grzyby. Tak, bo tutaj musi kapać z dachu i... Przecieka. Przecieka, tak. Powiem wam, że my cały czas tutaj chodzimy i ja cały czas mam wrażenie, że my już wszystko zobaczyłyśmy. A jeszcze są ukazujesz nowe pomieszczenia i mam takie, co jest? Mi się wydawało, że obeszłyśmy to już, a tutaj jeszcze... O, tu kolejne. Nawet kolejne wyjścia teraz. O, tutaj pewnie robili grille. Kolejny strukał, patrz jaki też masywny. Kawał stołu. Nie przeniesiesz, dlatego ja został. Ja zabrałam do domu. Ale wydaje mi się, że wiesz, jakby się dało, to już by go tutaj nie było. Oczywiście się śmiejemy, żeby nie było. Jak warunkiem takiej eksploracji jest to, że wszystko zostawiacie w takim stanie, jakim było przed waszym przyjściem, tak? Jeżeli będziecie tutaj kiedykolwiek i zobaczycie brak stołu, to nie my. Czy jacuzzi gdzieś tu było też. O, kolejne i tyle też się pewnie przyjdzie, tak? To gdzie było? Tak. Ej, moim zdaniem najciekawsze miejsce na jacuzzi byłoby na dachu, bo da się na niego bez problemu wejść. Myślę, że to jest już chyba ostatni punkt naszej wycieczki, bo tutaj już wszystko zobaczyłyśmy. Ale jesteśmy na dachu? Będziemy od frontu, jeżeli będzie taka możliwość obejść, to myślę, że tak. A myślałam, że da się cały dach zwiedzić, ale jak wchodzimy od tej strony, to te miejsca już nie są połączone. Tak. Ale patrzcie, jest belka, muszę przejść. Tak, jakby ktoś brakowałby komuś adrenaliny, to może spróbować na własną odpowiedzialność. Próbuję się dostać tutaj, ale nie, zamknięte jest. Nie będę szarpać, bo... Aha, bo te drzwi są... To jest tylko taka atrapa drewna jakby, nie? Pytanie, gdzie to prowadziło. Właśnie teraz też jestem ciekawa. Może tam była jakaś balia, w której i sauna. Może. I może tam to dalej jest. Może. Bo skoro jest zamknięte, no to nikt się tam nie dostał. Okej, tutaj od frontu. Tutaj jeżdżały samochody. Pewnie. No, mega. Chciałabym w takim domu mieszkać. No. Moje marzenie. Jest to taki amerykański klimat, tak, no nie? Tak. Taki jak w takim amerykańskim serialu, taka bogata nastolatka. Szkoda tylko, że to jest w Polsce, bo wiecie, jaka w Polsce jest temperatura. Tak, no i to ma sens. Mogłabym mieć taki dom, ale na przykład w Hiszpanii. O, tam by się nadawało, no bo w Polsce tak naprawdę ciężko jest skorzystać z takich basenów i utrzymać je w dobrym stanie tak naprawdę, bo cały czas leje. Musiałaby być podgrzewane i z zadaszeniem, żeby to miało sens. I cały czas musiałoby być sprzątane z tych wszystkich liści. I tak oto eksploracja tej pięknej willi dobiega powoli końca. Dziękujemy za oglądanie! Do zobaczenia w następnym odcinku! Lajkujcie, subujcie i komentujcie! Buziaki! Pa!